To jest niesamowite, to jest naprawdę, nawet szczerze mówiąc, nie do pomyślenia. Dlaczego? Ponieważ wiadomo, czasy, które były bardzo niekorzystne dla ludzi wierzących, gdy było wszystko zamknięte, odcięte. Na pewno ta iskra była tej wiary i pozostała, ale teraz to się dzieje, to ja bym nazwał to cudem, ponieważ te znaki, symbole krzyża i ikony Matki Najświętszej z Dzieciątkiem po całym świecie wędrują i przybyły do nas. To jest naprawdę wydarzenie ogromne, to jest wydarzenie nie tylko historyczne, przede wszystkim ja bym powiedział, że wydarzenie zbawienie młodzieży dla tych ludzi, to jest no, nawet znając sytuację i na pewno ludzie, którzy tym interesują się, to kiedyś to było nie do pomyślenia. Przecież to wyszło od Jana Pawła II, papieża, Polaka. Kiedy przyjechałem tu do pracy, mówiono, czy on tu będzie. Ale właśnie jego tu fizycznie nie było, ale on zawsze był jak ten Duch Święty, Duch, który tchnie, kiedy chce. I dzisiaj młodzież, ludzie dorośli, w ogóle w Rosji, katolik, nawet nie katolicy, bardzo pozytywnie oceniają to i naprawdę interesują się. Jest to naprawdę dla naszej diecezy, dla ludzi, w ogóle dla rodzaju ludzkiego, to jest coś piękne, to jest ogromny Boży dar, tylko właśnie ten Boży dar mamy i trzeba teraz jego, prawda, wykorzystać, żeby to nie było tylko dzisiaj przyjechały, prawda, te symbole i odjechały, ale że to było w sercach. I akurat trafiło pięknie u nas na spotkanie diecezjalnej młodzieży i byliśmy nad Bajkałem. Prawda, tam, gdzie to piękno przyrody, to cudo przyrody, gdzie też mogliśmy chwalić Pana Boga, gdzie młodzież, tutejsi ludzie, to katolicy różnej narodowości, nawet tacy, którzy jeszcze przygotowują się do Chrztu Świętego, ale to było widać przeżycie, te łzy w oczach. To naprawdę jest zbawienna rzecz, którą Pan Bóg daje. Księże biskupie, księdza diecezja, choć tutaj w Irkucku obejmuje bardzo, bardzo różnych korzeniach. Tak. I tak jak Światowe Dni Młodzieży spotykają młodzież z różnych narodowości, z różnych krajów, tak można powiedzieć, że w jakiejś mierze nawet w tej diecezji to też jest widoczne, że w Kościół gromadzi i ludzi o korzeniach polskich, i ormiańskich, i rosyjskich, ukraińskich. Jaka jest specyfika tego właśnie Kościoła katolickiego w tej części świata, na Syberii? Na Syberii, tak jak tu ksiądz powiedział, prawda, i rodzennych także również, prawda, mieszkańców, to Buriaci, Jakuci, prawda, Ewenkowie, to jest specyfika to, że, prawda, Pan Jezus jakąś swoją mocą to wszystko jakoś jednoczy i ci ludzie oczywiście nie tak od razu, ale stopniowo idą do Boga. Pytają się jakoś, starają się jakoś no, dotrzeć do Pana Boga. To w różny sposób. I przede wszystkim dzieci, młodzież, ta nawet, która jest odrzucona, ale i to nie tylko odrzucona. I my jako, prawda, kapłani, jako no, biskup, ja jako kapłani, siostry zakonu katechizatorzy, prawda, staramy się w takiej formie bardzo prostej tym ludziom tego Pana Boga ukazać. A ile narodowości, czy powiedzmy ludzi o korzeniach innych niż rosyjska tutaj gromadzi Kościół katolicki? Czy to można jakoś określić? Na przykład województwo irkuckie ma 120 narodowości. Proszę sobie wyobrazić. Różne są, prawda? Różne są wyznania. Różne są. Ale właśnie Kościół katolicki tu w Syberii, w mojej diecezji, to naprawdę to oczywiście to potomkowie i korzenie polskich i tak dalej, ukraińskich i innych, prawda, Białorusinów, Litwinów, ale tu i miejscowi. To naprawdę teraz jest zainteresowanie, tylko że no, jak zwykle żniwo wielkie, ale właśnie brakuje, prawda, kapłanów, brakuje sióstr zakonnych, ale to w całym świecie to jest ten problem. Ja myślę, że jako ludzie wierzący to modlimy się i ufamy Panu Bogu, że o powołanie kapłańskie zakony, żeby Pan Bóg dał naprawdę tych robotników, takich dobrych, takich świętych. No, jak na dzisiejszy dzień najwięcej mam duchowieństwa kapłanów już zakonnych z Polski. I za to jestem wdzięczny Panu Bogu i Polakom, i tym rodzinom, rodzicom, którzy, prawda, dali swoich dzieci na służbę Panu Bogu.
którzy już nawet odeszli z tego świata, ale też zawsze się modlę i proszę też o modlitwę wszystkich, aby Pan Bóg dał, żeby ten Kościół, żeby ci ludzie też tak godnie to wszystko mogli, tak jak w świecie, w całym świecie, to wszystko, żeby tak odbywało się w tych sercach ludzkich.